Okej. Okay. Chyba widzę, że już wszyscy uczestnicy z poczekalni przeszli do pokoju i jesteśmy tutaj wszyscy. Mam przynajmniej taką wielką nadzieję, że tak się wydarzyło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich na tym spotkaniu. Chciałam tylko zapytać, zanim zaczniemy, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. Po tych różnych perypetiach ze sprzętem i oprogramowaniem, teraz już wyszliśmy na prostą i udaje się chyba, żeby wszystko działało. Dobry wieczór. Wszystko super działa. Ok, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Okej. Powiem tak. Dobry wieczór raz jeszcze dla tych, którzy są tutaj, dla tych, którzy przychodzą po raz kolejny. Cieszę się bardzo, że mogę się z wami spotkać. Cieszę się bardzo, że mogę się dzisiaj spotkać z wami w taki spokojny, nieśpieszny sposób. Bo już miałam dwa webinary dla dzieciaków 45-minutowe i 45 minut to jest strasznie mało. Więc naprawdę nie wiem, jak to robicie czasami, żeby coś sensownego w 45 minut ogarnąć. Szacun. Na serio. No ale teraz pomyślałam sobie, że jakby temat jest jaki jest. Myślenie projektowe w edukacji zdalnej. Może część z Was coś na ten temat już wie, może część z Was spotka się z tym tematem po raz pierwszy, nie wiem tego. Postaram się, żeby jedni i drudzy coś z dzisiejszego spotkania wynieśli ciekawego dla siebie. A ponieważ, słuchajcie, jest piątek, jest wieczór, tydzień był trudny dla wszystkich i dla mnie, przyznaję, i dla Was na pewno, pewnie o wiele, wiele trudniejsze, to mam nadzieję, że to webinarium, takie właśnie spokojne, niespieszne, refleksyjne, ale też mam nadzieję z dużą ilością jakichś pomysłów, będzie dla Was takim trochę oddechem może i dystansem od tego, co się dzieje i też czasem po prostu na relaks w ten piątkowy wieczór. Dobra, słuchajcie, to żeby się troszkę skupić na tym, co tutaj, o czym mamy tutaj mówić, ale też żeby trochę sobie pogadać na początku i trochę się poznać, chociaż to jest trudne w takich zajęciach, ale może spróbujemy. Chciałam Was zaprosić do takiej zabawy. Słuchajcie, tutaj u góry w prawym górnym rogu się ukryła jeszcze jedna minka, ale musicie sobie mną zjechać po prostu obrazkiem. I ona się wtedy odkryje. I chciałabym, za chwilę udostępnię tę tablicę do dzielenia. Chciałabym, żebyście zrobili kropkę przy minie, która najbardziej pokazuje wasz obecny stan ducha. Ja teraz spróbuję włączyć do współpracy. A czemu się tego nie da włączyć do współpracy? Dlaczego się tego nie da włączyć do współpracy? O nie! Nie rozumiem tego. No tak, pierwsza rzecz już nie zadziałała i wpadka. No dobra, to nieważne. Słuchajcie, no po prostu nie dam rady. Nie dam rady tego włączyć. No dobra, nieważne. Słuchajcie, w takim razie. Po prostu napiszcie na czacie, jak się czujecie. Która mina? O właśnie, na czacie dokładnie. Minka z, ale nie w odniesieniu. Ja przyznam szczerze, że jest to też mina, którą miałam tutaj zaznaczyć, bo zdecydowanie tak, właśnie to jest ten nastrój. Ale mam nadzieję, że to ok. To w takim razie teraz już wiem, że muszę to zrobić tak, żeby nie zasnąć.
Okej, w porządku. Wina z gwiazdkami, z podniesioną brwią. Okej. Cieszę się, że jesteśmy razem. Ja się też cieszę. Z wykrzywioną japą. Okej, czyli taka. Nie bardzo. Rozumiem. To jest okej. Podniesiona brew. Czyli zastanawiamy się trochę, co tu się będzie działo. Czacha dymi. Zdziwienie. Dobra, super. Bardzo Wam dziękuję, że chcieliście się podzielić swoim nastrojem. To jest dla mnie też bardzo ważne, żeby wiedzieć, w jakich nastrojach tutaj przychodzicie. Ale widzę, że jest dobrze, tak generalnie. Znaczy, to jest też tak, że pewnie wiecie, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Jeżeli pracujecie z dziećmi, to na pewno to wiecie, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Są po prostu trudne emocje, ale one też są potrzebne, też są ok. Dzieciom jest z nimi trudniej, nam powinno być łatwiej, a często nie jest. Ale najważniejsze to umieć się określić, właśnie powiedzieć, co ja czuję, jak mi jest. No i mam nadzieję, że teraz mieliście takie 2 minuty nad tym, żeby po prostu o tym pomyśleć. No dobra, no to słuchajcie. To już wiemy, gdzie jesteśmy w takim razie. Wiemy, gdzie jesteśmy. Dobry wieczór, jeszcze przychodzą wszyscy. Dobry wieczór, jak dobrze Was tutaj widzieć. Świetnie. Skoro się już przywitaliśmy i porozmawialiśmy o tym, jak się trochę czujemy, to spróbujemy sobie nakreślić takie ramy dla całego tego naszego tematu. Naszym tematem jest, przypominam, myślenie projektowe i praca projektowa w edukacji zdalnej. No i słuchajcie, generalnie z tą edukacją zdalną, mówiłam to już na jednym z webinarów, jednym jakby z trudności tej sytuacji całej, która ma teraz miejsce, są zasady. A raczej to, że one są tak albo bardzo sztywne, albo właśnie wręcz przeciwnie, czyli takie, że nie ma ich, czyli jakaś taka wolna amerykanka. Przede wszystkim trudność, myślę, jest w tym, taka nasza wewnętrzna, jest w tym, że one są niejednolite. No i tak, no i generalnie jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jakby nie ma póki co takiego jakiegoś, znaczy teoretycznie jest, aczkolwiek nie ma takiego jednego zasobu, tych zasad, zasad, no ale dobra, do którego moglibyśmy się wszyscy odwoływać i sprawdzać, czy to, co robimy, jest okej, czy nie. No więc słuchajcie, musimy po prostu jakoś inaczej do tego podejść. Jeżeli ja tutaj mówię o zasadach, to myślę sobie też o tym, że warto byłoby na początku tej pracy zdalnej, no bo jesteśmy w sumie na początku i tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile ona jeszcze potrwa. Dobrze byłoby o tych zasadach porozmawiać sobie z naszymi uczniami. Myślę, że część z Was mogła to już zrobić w postaci jakiegoś kodeksu, jakiegoś prostego regulaminu, jak zwał. Słuchajcie, jeżeli słuchacie tego, co ja mówię i macie na ten temat jakieś przemyślenia, jeżeli ktoś z Was coś takiego zrobił, jakoś mu się to sprawdza albo nie, to możecie też napisać na czacie spokojnie. Więc to jest coś, jakby pewnie w normalnych lekcjach, w normalnych okolicznościach piszecie ze swoimi dzieciakami właśnie jakieś regulaminy, kontrakty i tak dalej, więc dlaczego nie odnieść tego do tej sytuacji, która jest teraz i nie spróbować czegoś takiego zrobić. To jest jedna rzecz. Słuchajcie, druga rzecz, o której ja sobie teraz myślę bardzo, bardzo mocno, to są zasoby. No i tu w ogóle o zasobach. To by trzeba było myśleć w ogóle na jakichś 3 poziomach. Albo zaraz zobaczymy na ilu.
Słuchajcie, jeżeli mówimy sobie w tej sytuacji nauczania zdalnego o zasobach, i o tym też chyba ostatnio już mówiła też Iwona z Krzysztofem, że jeżeli mówimy sobie o zasobach, to przede wszystkim myślimy o zasobach naszych. Przede wszystkim myślimy o zasobach naszych jako nauczycieli. I tutaj właśnie możemy myśleć o tych zasobach też na dwa sposoby. Po pierwsze, myślimy o tym, jaki my mamy warsztat pracy, jaki my mamy sprzęt w domu, z czego możemy korzystać, czy mamy swój osobisty komputer, czy musimy się z kimś dzielić tym komputerem, czy mamy tableta, czy mamy smartfona, na którym można robić jakieś sensowne rzeczy. O tym wszystkim, słuchajcie, trzeba pomyśleć, przygotowując się, myśląc o swojej pracy zdalnej. To jest jedna rzecz. Druga jakby część, drugi poziom tych zasobów to jest zasób naszej wiedzy i naszych umiejętności. Bardzo fajnie to już kilka osób napisało, że jakby jeżeli macie teraz przestrzeń na to, żeby uczyć się nowych narzędzi, zdobywać jakby intensywnie wiedzę na temat tego, jak można jeszcze inaczej prowadzić edukację zdalną, no to jest ok i to jest super. Ale jeżeli nie macie takiej przestrzeni na to i jakby czujecie się z tym totalnie niekomfortowo i w ogóle was to męczy i w ogóle jest dramat i masakra, to po prostu najlepiej skupić się na tym, co potraficie, na tym, co już umiecie, opanować takie absolutne podstawy potrzebne jakby w tej sytuacji i na tym pozostać i jakby być z tym okej. I odpuścić sobie naprawdę jakieś męczące bardzo rzeczy, które kosztują nas strasznie dużo nerwów. No właśnie, znaczy, to jest też tak, że ja was oczywiście teraz nie zniechęcam, żebyście się uczyli, bo to jest teraz bardzo ważne i wszyscy się bardzo dużo uczymy. Natomiast jakby to się łączy z trzecią rzeczą, a mianowicie tym, słuchajcie, zasobami na tym trzy. Na tym jakby trzecim właśnie poziomie, czyli naszymi zasobami psychicznymi. Czyli ile my mamy czasu, ile my mamy cierpliwości, ile mamy jakby nerwów do tego, żeby właśnie poświęcić się pracy, poświęcić się edukacji online. Wiem, że to jest bardzo nierówne, bo jedni mają więcej, drudzy mają mniej. No ale jakby tak świat działa i zawsze tak było i zawsze tak będzie. Więc jakby też trzeba sobie to po prostu przemyśleć i jakby pogodzić się z tym, że na przykład też, nie wiem, samemu ma się małe dzieci i trzeba im poświęcić bardzo dużo czasu. No i nie ma wtedy jakby tych zasobów czasowo-psychicznych tyle, żeby właśnie douczać się, przygotowywać super lekcje z fajerwerkami itd., itd. Jakby część osób być może udaje się to pogodzić, części się nie udaje. Jakby warto to przemyśleć, jak jest w Halo Ania, nie wiem, czy mnie słyszysz. Ania. słyszę. Dzień dobry, dzień dobry. To proszę tylko mi powiedzieć, czy teraz mnie słychać. Ja Ja tutaj. słyszę cię. O, super, dobra. Ania, to teraz powinno ci już być słychać. Przez chwilę cię nie było słychać, ale już chyba powinno być dobrze. No tak. Super. Okej, dzięki. Dzięki za ratunek. Gdzie ja tu jestem? Dobra. Nie pamiętam na czym. Aha, Iwona musi krok chyba. O, teraz już jest ok. Tak, słychać?
Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie pamiętam, w którym momencie przerwało, ale jakby zauważyłam, że się kręci kółko i chyba przestałam wtedy gadać o to, co miałam gadać, i zaczęłam się zastanawiać, czy mnie słychać, więc mam nadzieję, że nic nie urwało. Mówiłam o tym, że jakby. I tak, no, haha, Iwona tu jest, właśnie. Człowiek ujawnił się zza monitora. Tak, jakby podsumowywałam, że trzeba sobie to przemyśleć, te nasze zasoby i pogodzić się z tym. Tak zrobiłam. Zasady ustaliłam z rodzicami, napisałam na klasowym Facebooku wiadomość, poprosiłam o współpracę, uspokoiłam, poprosiłam, żebyśmy się nie dali zwariować, podejść na większym luzie. Jest dobrze. A rodzice i dzieci są zadowoleni. Oby tak dalej. Super, super. I myślę, że to jest właśnie takie podejście, że jakby właśnie działać w zgodzie też ze sobą. A nie napisała, że zgubiła wykład, ale nie wiem za bardzo, o jaki wykład chodzi. Napisz jeszcze raz, o co być może chodzi. Słuchajcie, dobra. Druga część tych zasobów, nad którymi też warto byłoby się zastanowić i w jaki sposób to zbadać, i pewnie o tym też jakby wiecie, bo czujecie to i jakby coraz więcej się o tym mówi, to są zasoby waszych uczniów. I to też są zasoby właśnie na tych dwóch takich poziomach. Po pierwsze, to jest taki bardzo prozaiczny poziom, właśnie ten sprzętowo-lokalowy, że tak powiem. A drugi to jest też poziom ich jakby możliwości, też możliwości bycia wspartym przez rodziców, dlatego że w większości pracujecie z małymi dzieciakami, no i one jednak często potrzebują jakiejś pomocy w tych różnych zadaniach. No i teraz, jeżeli my sobie zaplanujemy nawet super lekcje, jakieś z fajerwerkami, gdzie musimy się wszyscy spotkać przy komputerze online i nie wiem, będziemy robić to często, to słuchajcie, no będzie to trudne dla kogoś, kto ma na przykład czwórkę rodzeństwa i też jakby to rodzeństwo też ma lekcje i też ma spotkanie online, a w domu jest jeden komputer. Więc to jest zawsze sytuacja też, o której trzeba pamiętać. No i ten trzeci poziom, o którym wspomniałam, to, że rodzice jakby mając większą ilość dzieci albo też pracując zdalnie, nie są w stanie wesprzeć ich też w tej nauce i jest to jakby frustrujące potem dla wszystkich absolutnie, że trzeba właśnie trzeba jakby dużo rzeczy robić, nadganiać, działać. Słuchajcie, ja też wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze to zależy też od was, dlatego że nad wami są jakieś tam wymagania i musicie uzupełniać różne bezsensowne tabelki i tak dalej, i tak dalej. Więc okej. Iwona jeszcze napisała o drobiazgu technicznym. Żeby zalogować, aha, żeby wyjść i jeszcze raz logując się, Ania, to ja może powiem. to powiedz Iwona, ty, bo ja tak udukam tu. Jeżeli są tutaj osoby, które uczestniczą w tej chwili za programem Przyszłość, to wielka prośba, aby się zalogować albo żeby wyjść z webinaru na chwilę, jeszcze raz wejść podając swoje imię, nazwisko oraz NUTS. Te osoby, które wiedzą, które są w programie, to wiedzą, o co chodzi. To będzie nam łatwiej was zidentyfikować. Więc taka wielka prośba do wszystkich. Okej, była to. Tu była taka prośba. Tu było takie pytanie, czy można na czacie? Chyba nie. Chyba nie. Chodzi o to, żeby po prostu wejść do pokoju. Okej, teraz nam się trochę zmniejsza liczba ludzi, bo sobie przychodzą, wychodzą i będą tu majchlować. Ale okej. Dobra. Barbara Katowice, nic nie szkodzi, że dopiero teraz, bo zaczynamy, jakby rozgrzewamy się, rozmawiamy. Okej. Dobra, ja jakby będę lecieć dalej z tematem i mam nadzieję, że
że nawet jeżeli ktoś sobie wyjdzie i wejdzie na chwilę, to nic nie straci wątku. O, właśnie, tak miałam powiedzieć. W całej tej sytuacji... dobra. Technicznie. Pewnie to jest tak, że wasze ciasteczka zapamiętały po prostu, wasze ciasteczka w przeglądarce zapamiętały po prostu to połączenie. I jeżeli macie taką sytuację, że wyszliście z pokoju, i weszliście i macie, jakby nie możecie zmienić loginu, to słuchajcie, trzeba zamknąć przeglądarkę. Trzeba zamknąć przeglądarkę. Jakby wszystkie okna przeglądarki trzeba zamknąć, wszystkie karty, wszystkie okna trzeba zamknąć. I jeszcze raz. Aha. System to robi. Dobra, to Iwona wam tutaj technikalia podpowiada na czacie w razie czego. Okej? Dobra. Dobra, to ja lecę dalej w takim razie, a technikalia sobie będą gdzieś tam bokiem, mam nadzieję, pomykać. No i jakby w całych tych ramach tego, o czym sobie powiedzieliśmy, w tych ramach funkcjonowania, o tym, że no jest jak jest, jest trudno i warto byłoby sobie troszkę wyluzować, a nie zawsze się da, warto jakby pamiętać o tym, po co w ogóle, jakby, po co my to robimy. W sensie takim naprawdę globalnym, po co uczymy. Wioletta, tak, jesteś dobrze zalogowana, tak. Po co my uczymy? To jest generalnie, myślę, taki ważny moment i dobry czas na to, żeby takie rozkminy, że tak powiem, prowadzić. Dlatego, że tak, teraz jakby trudno powiedzieć o tym, że uczymy dla jakichś ocen i sprawdzania naszych uczniów, no bo to jest trudno weryfikowalne, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co my to w ogóle robimy i co jakby jest dla nas ważne w całej tej sytuacji. Ja chciałam wam podpowiedzieć takie jedno hasło, które towarzyszy mi w ogóle od bardzo, bardzo dawna. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam się jeszcze z osobami, które docierają do nas tutaj powoli. Edukacja to relacja. To jest bardzo, bardzo proste hasło, bardzo szerokie, ale myślę, że ono jest, słuchajcie, ważne na ten czas. I trzeba się zastanowić właśnie, jak pozostać z naszymi uczniami w relacji, ale jednocześnie jakby nie tłamsząc ich, nie zarzucając ich, jakby nie sprawiając, że czują się w całej tej sytuacji niekomfortowo i przytłoczeni. Wioletta pyta, dlaczego przy rejestracji jest tylko okno, imię i nazwisko? Dlatego, że to jest... No klik webinar nie ma opcji, żeby jakby dodatkową informację pobierać od nas. Edukacja to... Ale Beata, ty jesteś dobrze zalogowana. Ty jesteś dobrze zalogowana, mamy wszystkie twoje dane, więc okej. Więc to jest w porządku. Dobra. To Iwona będzie odpowiadać na techniczne rzeczy, a ja prowadzę. Okej, słuchajcie. No to w takim razie, pamiętając o tym, że edukacja to relacja i chociaż jakby relacja jakby w czasie, kiedy możemy się widzieć i kontaktować tylko właśnie w taki sposób, cyfrowo, no jest zdecydowanie czymś nowym dla części z nas i nieoczywistym być może, o, to jest chyba dobre słowo. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj sobie powiemy o tym, jak faktycznie w tej relacji być i jak to robić
żeby to wszystko miało sens. Co można robić w ogóle w tej sytuacji? To generalnie pewnie wiecie, co można robić w tej sytuacji, bo to już robicie od 2 tygodni, chyba jakoś tak. Można wysyłać maile. Można wysyłać maile z różnymi zadaniami, właśnie po to, żeby podtrzymać kontakt z uczniem. Można robić quizy w różnych narzędziach, też do quizów. Jest tego mnóstwo, pewnie też część znacie. Można robić webinaria, jakieś takie filmiki albo łączenia z naszymi uczniami. Można umawiać się z nimi na indywidualne konsultacje. Można, przepraszam, kręcić dla nich tutoriale, wysyłać im różne ćwiczenia, ale można też, słuchajcie, robić projekty. No i tematem właściwie i tym, co ja bardzo, bardzo rekomenduję, żeby przemyśleć, żeby tym się właśnie zajmować i na tym się skupić, są właśnie projekty. Słuchajcie, o, Violetta napisała, że ma bloga, na którym zamieszcza krótkie lekcje, linki, filmiki z YouTube'a i tak dalej. To też jest super pomysł, bardzo, bardzo fajnie. To, o czym ja będę dzisiaj mówić, to są projekty. Będę mówić, słuchajcie, o takim bardzo konkretnym modelu jakby projektowym, bo na pewno każdy z Was uczestniczy w projekcie. To jest dla mnie jakby pewne i nie wątpię w to, że każdy z Was kiedyś uczestniczył w jakimś projekcie, Wasze dzieciaki robiły jakiś projekt, no teraz uczestniczycie też w pewnym projekcie, ale dzisiaj będziemy sobie mówić o takim bardzo, bardzo konkretnym typie projektów. Ale zanim chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, dlaczego jakby myślę sobie o tym działaniu projektowym proponowanym naszym uczniom jako o czymś naprawdę super na ten czas. Dlaczego projekt? Po pierwsze, słuchajcie, działanie projektowe z naszymi uczniami, proponowanie im pewnych projektów do realizacji w tej sytuacji, po pierwsze, pomoże im trochę pobyć offline. Dlatego, że też większość projektów i większość działań, o których ja będę mówić i które proponuję, jakby wymagają online tylko jakby pewnej instrukcji, tylko jakby pewnej inspiracji. Natomiast to, co wykonuje już dziecko, uczeń, wykonuje najczęściej offline. Oczywiście jakieś tam elementy online też się pojawią i powiem o nich na końcu, ale generalnie to jest, słuchajcie, sposób na to, żebyśmy nie siedzieli wszyscy, wiecie, z nosem w ekranach przez jeszcze nie wiadomo ile czasu, bo to też nie o to chodzi. Żeby się trochę oderwać też od tego cyfrowego kontaktu. Po drugie, myślę sobie o tym, że działanie projektowe z naszymi uczniami i dla naszych uczniów jakby proponowane niesie ze sobą dużą, dużą elastyczność, że to właśnie nie jest jakby, nie narzucamy czasu, znaczy no jakiś tam narzucamy, prawda, dajemy na jakieś zadanie jakiś określony czas, ale to nie jest jakby konkretna godzina, o której należy tam, nie wiem, połączyć, zrobić, być. I jakby w ten sposób się zabezpieczamy przed tymi problemami, że kilka osób korzysta z komputera i nie ma jak wykonać danego zadania. Więc projekty pozwalają nam być elastycznym i działać wtedy, kiedy mamy na to właśnie przestrzeń, kiedy mamy do tego sprzęt, kiedy mamy do tego zasoby. Po trzecie, dlaczego projekty? Dlatego, że moim zdaniem można sprawić, można tak zaproponować pracę uczniom, żeby te projekty były bliskie im w tej sytuacji, w takim sensie, że są blisko życia. Widziałam już świetne, naprawdę bardzo, bardzo fajne pomysły na takie działania, gdzie nauczyciele na przykład proponowali swoim uczniom, nie wiem,
pomoc mamie w gotowaniu obiadu. Czytacie, bo to różnie bywa z gotowaniem. Albo na przykład pomoc w sprzątaniu. Albo na przykład właśnie jakieś wspólne, takie proste działanie, które i tak jakby przy czynnościach, które i tak wszyscy wykonujemy w domu. Więc jakby o taką bliskość mi też chodzi, że działanie projektowe może być blisko takiego codziennego, prawdziwego życia, którego teraz mamy bardzo dużo. Bo szkoła to jest pewna sytuacja jakby no, sztuczna, wymyślona pewna, która jakby z takim codziennym funkcjonowaniem, którego teraz wszyscy doświadczamy, no jakby nie ma za wiele wspólnego. Więc chodzi mi o taką bliskość. Po czwarte, słuchajcie, niedawno się o tym dowiedziałam i w ogóle bardzo mi to ułatwiło życie, ta świadomość. Nie wiem, czy wiecie, że w katalogu potrzeb, w katalogu takim opracowanym wokół takiego zagadnienia, które nazywa się porozumieniem bez przemocy, w tym katalogu potrzeb jest coś takiego, jak nasza potrzeba łatwości. Ja tego nie wiedziałam i nie wiedziałam w sumie, czy jakby wiedziałam, co mnie denerwuje w różnych takich sytuacjach życiowych, ale nie wiedziałam, że to chodzi o to, że w bardzo wielu sytuacjach, na przykład kiedy moja 2-letnia córka nie chce ubrać takich skarpetek, tylko przez 15 minut szuka innych, że to zaburza jakby realizację mojej potrzeby łatwości. Bo ja bym chciała, żeby ubieranie skarpetek było łatwe, po prostu. I generalnie to jakby może to się wydawać banalne i zawsze raczej myślałam o sobie, że to jest jakaś taka moja wada, że ja jestem czasami leniwa albo coś w tym stylu, ale nie, słuchajcie, okazuje się, że to jest po prostu normalna potrzeba, którą ludzie mają. Niektórzy jakby mają w większym stopniu, inni w mniejszym stopniu, ale mamy coś takiego jak potrzeba łatwości. Pewne rzeczy jakby nie mogą nas kosztować więcej, niż jesteśmy w stanie z siebie dać. Więc warto też o tym pamiętać. Kolejna rzecz, która jakby w działaniu projektowym jest super i ważna, to jest na pewno zaangażowanie. To jest na pewno zaangażowanie. Projekty mają to do siebie, że ponieważ jakby posiadają te wcześniej wymienione zalety, to jest ci łatwiej w nie zaangażować. No i jakby ostatnia rzecz, chociaż to zaangażowanie powinno być ostatnie, to jest też to, że projekt może być dla dziecka ciekawy, głównie dlatego, że możemy pozostawić taki duży margines tego, czym tak naprawdę w tym projekcie będzie się zajmować. Ja jeszcze pokażę potem w ogóle, o czym ja tu gadam. Bożena napisała, że metoda projektów jest rewelacyjna i powinna być wiodącą. Podaje różne propozycje, dzieci wybierają to, co im pasuje. Byliśmy w galerii sztuki. Maluj, baluj. Świetnie, świetnie. Bardzo fajny pomysł. Nie znam tej stronki, ale Bożena, jeśli możesz, to możesz wrzucić link tutaj na czacie. Ja sobie chętnie też skopiuję i myślę, że wszyscy skorzystają. Ja też uważam, że metoda projektowa powinna być wiodąca w nauczaniu. Zdecydowanie. Ona daje dużo, bardzo, bardzo dużo takiej wolności po prostu, która jakby w dzisiejszych dniach, w ostatnich dniach i pewnie jeszcze długo, długo będzie nam bardzo potrzebne, takie poczucie wolności, bo i tak się czujemy dosyć mocno zniewoleni przez taką sytuację, że albo nie możemy wyjść z domu, albo też czujemy się tak psychicznie jakby przyblokowani i zamknięci. O, labbooki, to też jest super, super pomysł na działanie projektowe. Tak, zdecydowanie. Okej, słuchajcie, ja bym teraz chciała opowiedzieć o takim bardzo
o takim bardzo jakby konkretnym modelu myślenia projektowego, który nazywa się design thinking. Design thinking, myślę, że część z Was mogła się spotkać z tym terminem, bo ostatnio jakby dużo, dużo więcej dzieje się na ten temat, jakby mówi się na ten temat w edukacji niż jeszcze kilka lat temu. No i design thinking to jest właściwie taka metodologia, która powstała w latach 60. na Uniwersytecie Stanforda. Właściwie to właśnie każdy z nas potrafi jakby się intuicyjnie posługiwać tą metodą, tylko tamci naukowcy po prostu wzięli i jakby opisali ją, zamknęli ją w pewne ramy i jakby dołożyli do tej naszej intuicji pewne terminy i zasady. Dzieciaki są super kreatywne, tak? O tym też powiemy, dlaczego tak się dzieje, że przy projektach dzieciaki są super kreatywne. Ja nie wiem, czy słyszeliście tę historię, bo ja ją zawsze opowiadam. Więc jeżeli ktoś słyszał, jak gdzieś opowiadam o design thinking, to pewnie ją słyszał. Ale to jest, słuchajcie, historia, która jakby w najlepszy sposób pokazuje, czym w ogóle jest myślenie projektowe. To jest historia pana, projektanta, który nazywa się, bo on jeszcze żyje, nazywa się Doug Dietz i on jest projektantem sprzętu medycznego. I jakby on w swoim życiu miał taki bardzo, bardzo poważny, duży projekt związany właśnie z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem i wdrożeniem nowej linii tomografów komputerowych, bo to jest tomograf, o ile dobrze pamiętam. I zasadniczo to jakby traktował ten projekt jako projekt życia po prostu. Był w niego zaangażowany jakby bardzo wiele lat. Musiał zdobyć jakby bardzo dużo wiedzy też medycznej, żeby w ten projekt się zaangażować. No i jakby tutaj na zdjęciu widzimy efekt tego projektu. Coś, z czego Doug Dietz był po prostu szalenie dumny. Pisał na ten temat artykuły naukowe i w ogóle były wielkie otwarcie tego sprzętu w klinikach z wielką pompą. No i w ogóle historia, no sukces, po prostu pełen sukces. W ogóle wszystko super poszło, wspaniały sprzęt, niezawodny, komfortowy dla pacjentów i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko byłoby ekstra. I wszystko było ekstra do momentu, kiedy jakby ten twórca nie zaczął przyglądać się, jak jakby z jego sprzętu korzystają różni użytkownicy. No i okazało się, słuchajcie, że o ile właśnie dorośli, czyli personel medyczny, lekarze, dorośli pacjenci byli zachwyceni tym sprzętem i absolutnie w ogóle och, ach, o tyle okazało się, że grupą, która jakby, dla której totalnie się ten sprzęt nie sprawdza, są dzieci. Doug Dietz przeżył poważne załamanie, kiedy pewnego razu na właśnie korytarzu szpitala, w którym jakby ten jego sprzęt był testowany, zobaczył rodzinę z małą dziewczynką, w której ojciec po prostu uspokajał dziecko, które było totalnie przerażone wizją jakby wejścia do tego aparatu i odbycia tego badania. I to go naprawdę jakby złamało, ale stwierdził, że nie może tego tak zostawić, że jakby ten sprzęt świetny technologicznie musi coś zrobić z tym, żeby dla dzieci nie była to aż taka trauma. W ogóle zaczął się też dowiadywać na ten temat, jak to działa w szpitalach, jeżeli chodzi o badanie dzieci i dotarło do niego, że ogromny procent dzieci musi w ogóle zostać uśpiony, żeby mogło być poddane temu badaniu, żeby dziecko się nie ruszało, nie panikowało. No i co zrobił Doug Dietz? Nie poddał się,
zatrudnił właśnie projektantów pracujących metodą design thinking. Przeprowadził mnóstwo rozmów z dzieciakami, z rodzicami, z nauczycielami, wychowawcami. I słuchajcie, wymyślił sposób na to, jak sprawić, żeby dzieci nie bały się badania jego wspaniałą maszyną. A ten sposób wygląda tak. W kilku szpitalach wdrożono właśnie taki projekt w szpitalach, w oddziałach dziecięcych, gdzie stał ten tomograf. Wdrożono takie rozwiązanie polegające na jakby oswojeniu tego doświadczenia. Stworzono takie scenariusze zabaw po prostu, gdzie dziecko idące na to badanie było właśnie jakby mówione mu, że to będzie teraz przygoda, że teraz będzie na statku piratów i nie możesz się ruszać, bo właśnie jakiś tam herszt piratów chodzi po tym statku. Była do tego odpowiednia muzyka, personel medyczny był odpowiednio przebrany i okazało się, że to zmieniło w ogóle nastawienie dzieci do badania o 180 stopni. I jest taki naprawdę bardzo, bardzo wzruszający TED, czyli taki filmik z wypowiedzią tego projektanta, w którym on mówi, że jednym z najbardziej wspaniałych momentów był taki, kiedy dziewczynka po badaniu właśnie w tym tomografie zapytała rodziców, czy mogą tutaj przyjść znowu, czy mogą tutaj przyjść kolejny raz, bo tak świetnie się bawiła. Więc widzicie, że myślenie projektowe to bardzo, bardzo potężne narzędzie, które może zmieniać właśnie nasze doświadczenie użytkowania różnych rzeczy i nasze doświadczenie przeżywania pewnych rzeczy. I teraz po kolei. Z czego się składa ten proces? Ten proces składa się z pięciu etapów. Empatyzacji, definiowania problemu, generowania pomysłów, budowania prototypów i testowania. Bardzo, bardzo krótko chciałabym opowiedzieć o każdym z tych etapów, żeby sobie to omówić i zrozumieć, ale chciałabym, słuchajcie, żebyśmy sobie to zrobili na przykładzie jakiegoś wyzwania projektowego. Wyobraźmy sobie panią Anię, nazywam ją pani Ania, bo sama się tak nazywam i nikogo tutaj nie urażę, mam nadzieję. Wyobraźmy sobie panią Anię. Pani Ania ma 85 lat, mieszka sama, bardzo chciałaby się angażować jakby w życie swoich dzieci, swoich wnuków, pomagając im, przygotowując im domowe, zdrowe posiłki. No ale pani Ania z racji jakby swojego wieku ma pewne ograniczenia. Bardzo boli ją kręgosłup, bolą ją nogi, bolą ją ręce, ma problemy z pewnymi czynnościami właśnie, które wymagają siły, odkręcanie słoików, krojenie jakichś cięższych, większych rzeczy. Podstawą właśnie myślenia projektowego jest ten etap empatyzowania. Empatyzowanie, czyli jakby pomyślenie sobie, kto jest odbiorcą naszego projektu. Kogo my mamy na myśli, projektując daną rzecz? Oczywiście empatyzowanie od empatii, więc jeżeli chcielibyśmy stworzyć jakiś projekt z myślą o pani Ani, to po pierwsze musielibyśmy sobie właśnie jakby nakreślić taki portret, kim jest właśnie, co chce robić, czego potrzebuje, z czym ma problem, jakie ma ograniczenia, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie empatyzacja. Jak się ją robi? Można ją robić przez obserwacje, przez wywiady, przez ankiety, jakby przez wszystko, co pomoże nam zdobyć wiedzę o danym użytkowniku. Drugi etap, chyba najtrudniejszy, to jeżeli sobie już poznamy naszego użytkownika, wiemy, jakie ma jakby co chce zrobić, jakie ma w tym ograniczenia,
To wtedy, słuchajcie, musimy sobie zdefiniować nasz problem i postawić tak zwane pytanie projektowe. W międzyczasie widzę, że o, Bożena wkleiła link. Super. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wracamy do definiowania problemu. Jeżeli jakby mamy już person, jakby tę osobę, dla której chcemy projektować, to musimy sobie zadać pytanie, jakby co my chcemy dla niej zrobić. Czyli skupić się albo na określonej grupie, albo na określonym użytkowniku, upewnić się, że postawione pytanie dotyczy problemu jakiegoś i zostawić miejsce na możliwości w tym pytaniu. To znaczy w tym pytaniu projektowym nie powinno być już rozwiązań. Ale dobrze jest, jeżeli te pytania projektowe są jakby skonstruowane w taki sposób, jak tutaj. Jak moglibyśmy, plus grupa użytkowników, plus rozwiązanie jakiegoś problemu. Czyli na przykład, jak moglibyśmy pomóc pani Ani w... No i teraz trzeba się zastanowić, bo problemów, które pani Ania ma, może być kilka. Ale na przykład, mając na uwadze obecną sytuację, możemy sobie wymyślić takie wyzwanie projektowe. Jak moglibyśmy pomóc pani Ani w dostarczaniu świeżego, zdrowego jedzenia do jej wnuków? Ok, i to jest dobre pytanie projektowe. To jest dobre pytanie projektowe. Jeżeli już mamy pytanie projektowe, to nadchodzi super moment i to jest taki moment w całym procesie projektowym, który no jest taki uskrzydlający. To jest generowanie pomysłów. Ono najczęściej jakby ma postać burzy mózgów i burza mózgów to jest jakby moim zdaniem trochę nadal niedoceniane w edukacji narzędzie, bo ja bardzo lubię burzę mózgów i ona się super udaje nawet z bardzo małymi dziećmi. Więc teraz możemy sobie pomyśleć, jakby jak faktycznie moglibyśmy pomóc pani Ani w dostarczaniu tych posiłków. Moglibyśmy na przykład zorganizować grupę wolontariuszy, którzy będą to odbierać jakby spod drzwi i przewozić do jej wnuków. Moglibyśmy zorganizować jakąś na przykład zrzutkę na firmę kurierską, która jakby dostałaby stałe zlecenie przemieszczania się z tymi posiłkami między właśnie wnukami a panią Anią. Możemy na przykład, to już jest taka bardzo pewnie kreatywna praca, moglibyśmy stworzyć jakiś pojazd właśnie dla tych wnuków, które by się mogły w jakiś bezpieczny sposób przemieszczać i odbierać to jedzenie. Wiola pisze, że nazywa to workiem pomysłów. Super, super, dokładnie, bardzo fajnie, bo to może mieć różne, jakby burza mózgów oczywiście może mieć różne postacie. Jakby można ją robić słownie, można ją robić pisemnie, jasne, jak najbardziej. W myśleniu projektowym bardzo ważnym momentem, bardzo ważnym etapem jest prototypowanie. Czyli zanim jakby wdroży się pewne rozwiązanie, to buduje się jego prototyp. Tutaj w tym przypadku, w przypadku pani Ani i pomagania jej w dostarczaniu tego, można sobie na przykład zrobić, nie wiem, mapę. Można zrobić mapę dojazdu z jednego jakby miejsca do drugiego z różnymi, nie wiem, przeszkodami, które można po drodze napotkać, albo jakby, albo na przykład z miejscami, nie wiem, przerzutu, gdzie jakby ktoś od kogoś może te obiady przechwytywać. Można sobie właśnie zrobić scenariusz, jak takie przekazywanie będzie wyglądać, albo jeżeli projektujemy właśnie jakiś pojazd albo coś takiego fizycznego, no to po prostu robimy fizyczny prototyp. Ja jeszcze będę o tym mówić, ale dzisiaj na jednym z webinariów robiliśmy z dzieciakami
Robiliśmy z dzieciakami takie proste projekty i to jest na przykład prototyp czegoś, na czym da się usiąść. Prototyp, słuchajcie, to jest coś, co jest szybkie, proste, pokazuje jakby najważniejsze funkcjonalności naszego pomysłu, ale nie musi być piękne. To jest też ważne, słuchajcie, że w budowaniu prototypów estetyka nie odgrywa takiej dużej roli, że jakby ważniejsze jest pokazanie funkcji danego pomysłu i przekazanie jakby o co nam chodziło. I równie ważnym etapem, na którym naprawdę warto się skupić też i warto zwrócić na niego uwagę, jest testowanie. Jest testowanie, słuchajcie. Jak może wyglądać testowanie projektów jakby poza czasami zarazy? Oczywiście poza czasami zarazy, czyli jeżeli mamy grupę, to możemy po prostu usiąść i wszyscy o tym porozmawiać. Możemy sobie te projekty, prototypy właśnie pokazywać, dotykać ich. Jeżeli to jest coś właśnie fizycznego, to można, wiecie, wziąć do ręki, poobracać, potestować, czy faktycznie dałoby się na tym usiąść, jakie to ma wady, jakie ma zalety. Jeżeli mówimy o takiej pracy projektowej na odległość, to myślę, że bardzo fajnym pomysłem jest zaproszenie uczniów do takiego testowania w rozmowie, po prostu. Jeżeli proponujemy im jakiś projekt, żeby coś zrobili, to poprośmy ich też, żeby znaleźli chociaż 5 minut czasu, żeby pokazać go rodzicom, rodzeństwu, opowiedzieć o swoim pomyśle, zapytać, co zdaniem taty, mamy, brata, siostry jest fajnego, co można by było zrobić może inaczej, co będzie działać, co może nie będzie działać. Więc myślę, że to jest też fajny pomysł na zmianę tematu rozmowy, bo jeżeli podejdzie do dorosłej osoby dziecko właśnie z jakimś super fajnym prototypem i opowie o tym, jak ten pomysł urodził się w głowie, pokaże i zechce o nim porozmawiać, to myślę, że każdy dorosły oderwie się też na chwilę od różnych myśli, no, które są w ostatnim czasie różne i nie zawsze pozytywne. Więc myślę, że to jest też dobra propozycja. Okej. Okay. To lecimy dalej. Jedna ważna rzecz, zazwyczaj to po prostu rozbijam na slajdy i pokazuję wszystko w osobnych, ale postanowiłam dzisiaj jakby opowiedzieć Wam o tym trochę hurtem, że w myśleniu projektowym bardzo, bardzo ważne jest też nastawienie, czyli tak zwany mindset, czyli to, jak my projektujemy naszą głowę, czyli programujemy właściwie, jak my nastawiamy naszą głowę, jak mamy w całym tym procesie się zachowywać. My, nasi uczniowie, to z tym pracujemy. Po pierwsze, design thinking, myślenie projektowe i te projekty powinny być nastawione na maksimum empatii. Maksimum empatii. Jeżeli mamy jakieś ćwiczenia, będę w drugiej części tego webinaru, bo za chwilkę sobie zrobimy taką przerwę na 5 minut, ale w drugiej części będę już pokazywać tylko i wyłącznie ćwiczenia. Tak, i ona napisała zawsze z uśmiechem. To jest do drugiego punktu, ale empatia jest bardzo, bardzo ważna, słuchajcie, bez jakby tej empatyzacji na początku żaden projekt nam nie wyjdzie. Jakby ona jest jego sercem w ogóle tego wszystkiego. I naprawdę warto proponować takie ćwiczenia, gdzie jest jakiś element tej empatii, gdzie jest element spojrzenia na jakąś sytuację, na drugiego człowieka, na jakąś drugą istotę, o tak powiedzmy. I myślę, że to jest bardzo ważne. Pozytywne nastawienie to podstawa. Tak, i o tym jest ten drugi punkt tego mindsetu, że jakby myślenie projektowe zakłada, że każdy problem da się rozwiązać. Takie jest oficjalne założenie metody design thinking.
że każdy problem da się rozwiązać. To jest taki radykalny, skrajny optymizm, że jakby nie ma problemu, na który nie istnieje w świecie rozwiązanie. Jakby my może go nie znamy, ale jakby postępując krok po kroku, jesteśmy w stanie do tego dojść. Ewa napisała się, że zrozumienie jest bardzo ważne. Tak, tak myślę, że ten czas w ogóle, to jeszcze do empatii, myślę, że ten czas w ogóle bardzo nas uczy wszystkich empatii. Mam taką nadzieję, takie mam swoje własne obserwacje. No i mam nadzieję, że one nie są jakieś tam czcze albo płone, bo ja jestem też optymistką. Ale myślę, że tak jest trochę, że uczymy się wszyscy empatii, a można to, wiecie, podkręcać jeszcze mocniej. Trzeci punkt to jest powtarzanie. O co w tym chodzi? Tak jak pokazywałam Wam wcześniej, tak jak wygląda ten cały proces, składa się z takich klocków jakby. Jeżeli jesteśmy tutaj w fazie testowania i coś jakby w tym projekcie właśnie nam nie wyszło, mamy poczucie, że mogliśmy coś zrobić inaczej, coś nie działa, to jakby sercem też design thinking i bardzo ważną cechą tego podejścia jest to, że możemy wrócić sobie do jakiegoś innego etapu i sprawdzić, czy jakby tam nie popełniliśmy błędu, jakby zrobić go jeszcze raz. Możemy sobie wrócić i przebudować prototyp, a jeżeli się okazuje, że dalej nie działa, to możemy jakby wyciągnąć inny pomysł z puli naszej pomysłu, z naszej puli pomysłów. Jeżeli dalej to nie działa, to być może musimy się zastanowić, czy dobrze zdefiniowaliśmy problem, bo być może źle postawiliśmy sobie pytanie. A jeżeli dalej nam to nic nie daje, no to musimy wrócić do samego początku, no i być może jakby spojrzeć jeszcze raz na grupę albo na osobę, na użytkownika, dla której projektujemy. Więc powtarzanie. Jakby ten sam projekt można zrobić wiele, wiele razy, za każdym razem inaczej trochę. To jest też ważne. Kolejna rzecz, która jest chyba moją ulubioną, to jest twórcza pewność siebie. Twórcza pewność siebie, słuchajcie, to jest taka rzecz w ogóle, to jest takie przekonanie o tym, że wszystko, co robimy, wszystko, co tworzymy, co jest jakby pracą naszego umysłu i naszych rąk, takie przekonanie, że wszystko to jest dobre i ważne. No i teraz tak, problem polega na tym, że większość z nas utraciła bezpowrotnie to przekonanie mniej więcej w wieku 3 lat. Jeżeli ktoś nie chodził do przedszkola, to może trochę później. Chodzi o to, że jakby nasza konfrontacja z różnymi oczekiwaniami, z rówieśnikami, z tym, że ktoś powie nam, że coś, co zrobiliśmy, coś, co stworzyliśmy, co powiedzieliśmy, że się komuś nie podoba, to wszystko zabija w nas twórczą pewność siebie. I Anna pisze, że dzieci są w tym mistrzami, w twórczej pewności siebie, mam nadzieję. Jeżeli masz takie dzieciaki, one są jakby dalej pewne swojej kreatywności, swojej jakby samych siebie w tym, co tworzą, to jest super dar i naprawdę jakby właśnie to jest rzecz, której dzieci nie trzeba uczyć, tylko trzeba dbać o to, żeby dzieci tego nie straciły. Więc to jest jak najbardziej super. Kolejną rzeczą, bardzo ważną i kluczową dla podejścia design thinking, dla podejścia myślenia projektowego, jest to, że robimy. To jest to, że nie siedzimy, jak sobie tutaj teraz siedzimy i gadamy tylko o tym, ale siadamy i tworzymy coś naszymi rękami. Czy to będzie szkic, czy to będzie jakiś plan, czy to będzie coś właśnie fizycznie zrobione, coś, co można wziąć do ręki, to jest bardzo ważne, żeby tworzyć, żeby robić. Kolejna rzecz to jest docenianie niejasności. Jeżeli na przykład chcemy coś tworzyć, nie wiem, dla naszej mamy i pytamy ją o to, nie wiem, co moglibyśmy na przykład zaprojektować dla niej, żeby
łatwiej się, no to teraz źle powiedziałam, bo to może być mama albo tata, okej, dla rodziców. I pytamy, co moglibyśmy zaprojektować, żeby na przykład łatwiej przygotowywało im się jedzenie codziennie. No to te odpowiedzi mogą być różne, mogą być dla nas niejasne. Jakby raz można powiedzieć coś innego, raz można powiedzieć coś innego. I w design thinking chodzi o to też, żeby z tych niejasności, żeby im się najbardziej jakby przyglądać. Albo że jeżeli robimy z kimś wywiad na dany temat, chcemy się czegoś dowiedzieć o nim, to jeżeli ktoś się waha albo nie potrafi udzielić odpowiedzi, to jakby tam powinniśmy iść, w tę stronę. Znaczy tam, gdzie ktoś nie jest pewny swoich potrzeb, to tam trzeba drążyć, bo być może tam właśnie znajduje się rozwiązanie tego problemu. No i ostatnia rzecz w tym mindsetie, czyli uczenie się na błędach. To jest rzecz, którą mam nadzieję, jeżeli jesteście już po jakimś szkoleniu, to jest, mam nadzieję, rzecz, którą już wiecie, że jest dla nas bardzo ważna i zawsze we wszystkich projektach o tym mówimy, że błędy nie są złe. Jakby błędy są wspaniałą okazją do uczenia się, do wyciągania wniosków, do poprawiania jakby swojej umiejętności. I w design thinking, w myśleniu projektowym, też to jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, ja teraz wyświetlam taki slajd, żebyśmy sobie zrobili przerwę na 5 minut, ponieważ moja fizjoterapeutka kazała mi po każdej godzinie siedzenia przed komputerem robić 5 minut przerwy. Więc zapraszam Was na 5 minut przerwy. Ja tylko, nigdzie nie wychodźcie, absolutnie nie wychodźcie z pokoju, możecie tu być cały czas. Ja tylko na 5 minut po prostu wyjdę. Nawet może nie będę wyłączać kamery, tylko po prostu sobie wyjdę. A właśnie, albo czas na przelogowanie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Super, to jest bardzo dobry pomysł. Nalejcie sobie coś do picia świeżego. Schrupcie coś i widzimy się za 5 minut.
Okej, mam nadzieję, że mamy jeszcze minutę przerwy. Mam nadzieję, że ci, którzy wyszli, powoli wracają. Mam nadzieję, że mnie słychać, że nic się tutaj nie zepsuło. Ja też, okej, super. Ja też pewnie jakby dostałam ten temat i w ogóle jakby mam teraz też sporo pracy przy tego typu spotkaniach, dlatego że generalnie pracuję zdalnie od bardzo, bardzo dawna. Nawet jak pracowałam jakby stacjonarnie na etacie, to bardzo dużo projektów prowadziłam w takich rozproszonych zespołach zdalnie, więc jakby z tego względu coś tam wiem na ten temat, jakie rzeczy się sprawdzają. I słuchajcie, jedną z rzeczy, która totalnie się sprawdza i którą trzeba robić naprawdę co godzinę albo częściej nawet, naprawdę, to jest po prostu skupianie wzroku na rzeczach, które są dalej. Ja myślę, że wy o tym wiecie, bo też pracujecie często przy komputerze, ale to jest bardzo ważne, żeby robić sobie takie przerwy, żeby próbować jakby patrzeć, wiecie, sfokusować się wzrokiem na czymś, co jest oddali za oknem, albo jaką tam macie perspektywę. No i żeby co godzinę wstać od komputera i się chociażby przeciągnąć. To jest bardzo ważne dla takiej higieny pracy zdalnej. Okej. Mam nadzieję, że możemy, słuchajcie, ruszać dalej z naszą opowieścią o pracy projektowej zdalnej, bo teraz chciałam wam opowiedzieć o takich bardzo, bardzo prostych ćwiczeniach i bardzo prostych procesach projektowych, które możecie zaproponować swoim uczniom w edukacji zdalnej. No to ruszamy. Pierwszym z takich ćwiczeń, bardzo prostym zresztą, nie wiem dlaczego to zdjęcie ma jakiś taki straszny, straszną rozdzielczość, no ale okej. Jedną z takich rzeczy, takich ćwiczeń, bardzo, bardzo prostych, jest takie ćwiczenie konstrukcyjne, polegające na tym, żeby z wybranych dostępnych materiałów wybudować jak najwyższą stojącą i stabilną konstrukcję. To jest jakby, no i to jest wszystko. Ale trochę o tym ćwiczeniu. Ono generalnie, pewnie się spotkaliście też z nim na jakichś może szkoleniach, na jakichś przy okazji, okej, robiłaś to z dziećmi, super, bardzo fajnie. Przy okazji właśnie jakichś szkoleń często jako takie ćwiczenie integrujące grupę też to fajnie wychodzi. Ale w domu, okej, Beata straciła dźwięk, to chyba najlepiej będzie, jeżeli wyjdziesz i wejdziesz jeszcze raz. Tak mi się wydaje, że wtedy to powinno zadziałać, tak. Ale jeżeli, słuchajcie, teraz proponujemy to dzieciakom do zrobienia zdalnie, to możemy albo właśnie spróbować ograniczyć im materiały, chociaż też no, ciężko powiedzieć, co kto ma w domu, no, ale powiedzmy, że można jakoś tam ograniczyć, jeżeli ktoś używa makaronu, to tylko, nie wiem, tam 10 kawałków. No, wiecie. Okej. Do tego jakby też niepotrzebne są jakieś wielkie materiały. Wystarczy właśnie makaron, taśma klejąca, marshmallowy, te pianki, paluszki, albo co tam dzieci mają jakby w domu pod ręką. Ważne jest to, żeby też opowiedzieć właśnie o co w tym chodzi, żeby jakby rzucić wyzwanie wybudowania czegoś jakby najwyższego i stabilnie stojącego, ale potem jakby rzucić takie dodatkowe wyzwanie, przyjrzeć się swojej budowli i na przykład sprawdź, czy nie dałoby się jeszcze jej podnieść, czy nie dałoby się jej jeszcze przebudować. Albo na przykład sprawdź,
czy coś, kartka papieru, albo jakiś twój pluszak, jakaś zabawka, albo jakaś moneta, albo coś w tym stylu, utrzymałoby się na tej budowli. Czy jakby do tego możemy dawać jeszcze dodatkowe wyzwania, które sprawią, że to ćwiczenie będzie jeszcze ciekawsze. Konstrukcja z papieru toaletowego. No, może być. Pewnie tego akurat mamy teraz każdy w domu pod dostatkiem, więc to jest też bardzo dobry pomysł, żeby wykorzystać taki materiał. Zwłaszcza, że da się tutaj wykorzystać też materiał, nie skazując go na zniszczenie, więc też to jest dobry sposób. Drugie takie bardzo proste ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które ja sobie roboczo dzisiaj właściwie nazwałam tajemniczą kopertą. Tutaj w tym ćwiczeniu musielibyśmy poprosić rodzica, żeby wsadził do koperty powiedzmy od 5 do 10 jakichś różnych rzeczy typu spinacz, gumka recepturka, kartka papieru, filtr do kawy, kawałek folii aluminiowej, kawałek plasteliny. I tak dalej, i tak dalej, żeby wsadził to do koperty, wręczył dziecku i powiedział, masz z tego wybudować, no i tu pytanie co? Nie wiem, masz z tego wybudować jakiś pojazd, masz z tego wybudować pojazd kosmiczny, masz z tego wybudować jakiś sprzęt kuchenny, masz z tego wybudować robota. I tak dalej, i tak dalej. Jakby różne, albo zwierzątko. O. Bardzo różne pomysły mogą tutaj być. Do poprzedniego ćwiczenia widzę, że Agata pisze o tym, że pierwszaki miały tylko słomki i taśmę klejącą. No i też super. Jakby właśnie to tworzywo może być bardzo, bardzo różne. I zawsze wyjdzie coś ciekawego. I tutaj tak samo, jakby do tej koperty wcale nie musimy. No wcale nie musimy tutaj jakichś wymyślać cudów i naprawdę możemy poprosić rodzica, żeby wsadził do koperty od 5 do 10 jakichś prostych takich przedmiotów, z których będzie się dało coś złożyć. No i jakby powiedzieć, co dziecko ma z tego złożyć właśnie. Albo jakiś pojazd, albo jakieś zwierzątko, albo robota, albo jakiś sprzęt domowy, kuchenny itd., itd. I to jest generalnie ćwiczenie, które nie jest jakby całym procesem, bo widzicie, że nie ma tutaj jakby tego momentu empatyzacji, nie mamy dla kogo tworzymy, ale jest ten moment właśnie konstruowania, prototypowania, wymyślania takiej dużej kreatywności. Można z różnych przedmiotów zrobić most między dwoma krzesłami. Super pomysł, bardzo fajny. Bardzo fajne też konstrukcyjne zadanie. Ten pomysł z kopertą, ja słuchajcie, niestety sobie nie otwierałam wszystkich linków, bo mój komputer już po prostu dzisiaj rzęzi, ale chciałam wam tutaj wkleić, że taka jakby rozszerzona wersja tego ćwiczenia z kopertą znajduje się tutaj i to jest takie ćwiczenie, które nazywa się Ready, Set, Design. Można go też oczywiście na żywo przeprowadzać, nie tylko jako zadanie w edukacji zdalnej. I można dzieciakom dawać jakby takie bardziej skomplikowane też wyzwania tutaj. Czyli na przykład zaprojektuj coś, co ogrzeje cię zimą, jakby bez źródła ciepła innego, czyli bez jakiegoś domu, ognia i tak dalej. Albo zaprojektuj coś, w czym można przechowywać pożywienie, żywność. Albo zaprojektuj coś, w czym można przenosić wodę. Więc generalnie ta strona jest po angielsku i te wyzwania są potem po angielsku, ale nawet jeżeli ktoś z was jeżeli wrzucicie sobie to w translator, to spokojnie wam to dobrze przetłumaczy, bo ten translator już nie jest taki koślawy i kulawy jak kiedyś, tylko raczej naprawdę daje radę. Więc to ćwiczenie bardzo, bardzo też polecam.
albo w tej uproszczonej, albo w tej trudniejszej wersji. Okej, moja prezentacja nie chce ze mną współpracować. O, tu jest jeszcze też takie ćwiczenie, bardzo, bardzo proste, słuchajcie, że można też rodzicom wysłać taką listę i poprosić ich, żeby dziecko przygotowało sobie właśnie jakiś budulec, czyli, no, umówmy się, jakieś takie śmieci, takie różne rzeczy, z których można budować, wykałaczki, pianki, plastelinę, klocki, i co już tam komu przyjdzie do głowy, no rzeczy, które na pewno jakby wszyscy mają w domu. Wyślijmy rodzicom taką listę, poprosimy, żeby dziecko sobie wybrało właśnie numer od 1 do 8 i zaprojektowało właśnie coś z tej listy, z wybranego numeru. Coś wysokiego, coś, na czym można usiąść, można się schować, zabawnego, coś, co chcieliby podarować przyjacielowi, przyjaciółce, coś uroczego, coś, na czym można jeździć, coś delikatnego. Można zachęcić rodziców też do tego, żeby jakby powiedzieli dziecku, że najpierw jakby mają naszkicować swój projekt, zrobić sobie jakiś szkic, rysunek, a potem zbudować taki prototyp. Ja dzisiaj też z dzieciakami robiłam to ćwiczenie. To jest w moim wykonaniu coś uroczego. Nie wiem, czy jest urocze, ale tak mi się wydawało. Coś do siedzenia już widzieliście, bo pokazywałam, macham tutaj przed ekranem. A to jest coś, chciałam zaprezentować, coś, w czym można, dziękuję bardzo, coś, w czym można się schować. Widzicie, tu jest taki namiocik i można się jakby w tym schować. I zachęcić właśnie rodziców do tego, żeby potem porozmawiali z dziećmi o tych projektach. Jakby co to jest, dlaczego jakby uważasz, że spełnia to kryterium i dlaczego uważasz, że jest właśnie urocze, albo zabawne, albo delikatne. Jak się tym posługiwać. Dziękuję bardzo. To są bardzo proste konstrukcje. Aha, i słuchajcie, ja wam pokażę jeszcze jedną rzecz, bo mam to tutaj pod ręką. Mam to tutaj, słuchajcie, pod ręką, ponieważ na tym webinarium dzieciaki sobie to ćwiczyły, jakby robiły sobie te swoje projekty. No i ja wam tutaj wkleję i pokażę, co oni tutaj zaprojektowali, bo to naprawdę były super rzeczy. Wkleiłam wam link do Padletu, potem jeszcze opowiem o nim trochę, o samym narzędziu, ale możecie sobie zobaczyć, co dzieciaki wykombinowały i co projektowały. Też z bardzo, bardzo różnych materiałów, bo każdy też miał trochę coś innego pod ręką. Okej, gdzie ta moja prezentacja jest? To były takie proste ćwiczenia, które jakby w których bardziej chodziło o ten taki element właśnie konstruowania. Natomiast teraz chciałam opowiedzieć o takich jakby prostych procesach, gdzie mamy już, gdzie jakby możemy wprowadzić te 5 etapów myślenia projektowego, czyli empatyzowanie, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie, przypomnę. Pierwszym z takich ćwiczeń, o czym trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać, słuchajcie, żeby te jakby trudne pojęcia w sumie, tych nazwy tych 5 etapów, takie dosyć właśnie, nie wiem, korpo trochę takie amerykańskie, nowoczesne, żeby przełożyć na język naszych uczniów, czyli jakby o czym trzeba pamiętać, warto im wysłać taką ściągawkę, co po kolei też mają robić. Że trzeba myśleć o tym, dla kogo się projektuje, jeżeli pracujemy już tak właśnie projektowo, zadać sobie pytanie właśnie, po co ma być ten projekt, co on ma robić, w czym ma pomagać, jaki problem ma rozwiązywać. Potem jest ten moment opisywania, rysowania, czyli tego generowania tych pomysłów. Potem się buduje prawdziwy prototyp, czyli coś takiego, co można wziąć do ręki. I potem jest ten moment testowania, czyli
tej rozmowy, który, tak jak już mówiłam, jest bardzo, bardzo ważny. Jednym z takich moich ulubionych pomysłów na taki bardzo, bardzo prosty projekt jest wyzwanie krzesła. No i ono polega na tym, ja potem wyślę Wam link, w ogóle to jest bardzo, bardzo wszystko opisane, ale nie chcę go wysyłać teraz, bo tam jest wszystko opisane i pewnie byście się skupili na oglądaniu i czytaniu, a nie na słuchaniu, a chciałabym, żebyście najpierw posłuchali, a potem będziecie mogli się odwołać do tego, bo tam jest to wszystko opisane. Wyzwanie krzesło polega na tym, że proponujemy uczniom kilka osób, możemy sobie je wymyślić, albo możemy skorzystać z takiej bazy osób wymyślonych już jakby przez twórców tego ćwiczenia. Tam jest bodajże osoba starsza, uczeń, astronauta, biegaczka i dwuletnie dziecko, albo niemowlak w ogóle, chyba tak to było. Mamy pięć takich osób. Z tych pięciu osób jakby wybiera się jedną osobę, dla której projektuje się idealne krzesło. I to jest naprawdę super ćwiczenie, bo jakby każdy z nas używa krzeseł. Wie, na czym jakby polega funkcja krzesła, wie, kiedy krzesło jest wygodne, kiedy jest niewygodne. No i też te osoby, które jakby są zaproponowane w tym ćwiczeniu, są takie łatwe do zbadania właśnie, są takie łatwe do zempatyzowania, bo każda z nich ma już narzucone jakieś swoje ograniczenia. No uczeń ma ograniczenia wynikające z tego, że właśnie siedzi na lekcjach i spędza dużo czasu w szkole. Zresztą w tym ćwiczeniu są też krótkie opisy jakby do wszystkich tych osób. Ja to potem wam wrzucę. Swoje ograniczenia ma osoba starsza, swoje też bardzo ciekawe ograniczenia ma na przykład astronauta, który jest w stanie nieważkości w kosmosie. No i powiem Wam, że to ćwiczenie naprawdę super rewelacyjnie sprawdza się z dzieciakami. Mają świetne pomysły i to jest w ogóle ćwiczenie, które w świetny sposób szlifuje tę empatię. Jakby, bo od tego wychodzi, to jest już pełny proces. Najpierw dzieciaki właśnie sobie szkicują te krzesła, robią sobie właśnie, oczywiście jak już sobie zbiorą jakby pełny obraz tej osoby, jakby co przeszkadza w siedzeniu tej osobie, co może być ułatwieniem, co może być utrudnieniem w tym krześle, to potem sobie szkicują, a potem fajnie zachęcić, żeby zbudowały właśnie taki model takiego krzesła, który będzie pokazywać te funkcjonalności, które wymyśliły. Więc projekt krzesło na pewno to jest taka rzecz, od której można wyjść i która jest już jakby pełnym procesem, który możemy zaproponować. Druga rzecz, słuchajcie, też jedno z moich ulubionych działań, ponieważ ja jestem z wykształcenia polonistką i pracowałam przez pewien czas w bibliotece i dużo działałam z, nie, może nie zlagowało, tylko ja piłam wodę, więc może to to. I duży czas jakby pracowałam też z literaturą i z dzieciakami. Ja kocham też takie wyzwania, gdzie jakby prosimy dzieciaki, żeby zaprojektowały coś dla wybranego bohatera literackiego albo bohatera jakiejś bajki. Oczywiście, ja nie jestem w ogóle fanką takich totalnych produktów, jakim niestety jest teraz na przykład Kraina Lodu i Elza i tak dalej, albo Psi Patrol, albo coś w tym stylu, ale słuchajcie, no ja wiem, że jakby to jest też super pomysł, żeby dzieciaki się zaangażowały, bo to jest bardzo blisko ich jakby emocji, ich doświadczenia, ich życia, ich jakby takiego zaangażowania właśnie emocjonalnego przede wszystkim. Więc być może
Warto też pomyśleć nad takim zadaniem, żeby na przykład wyobrazić sobie, że spotykasz się z czerwonym kapturkiem, z Kubusiem Puchatkiem, z Elzą, nie wiem, Supermanem, Batmanem i tak dalej, możliwości jest bardzo, bardzo dużo. I mówisz, że chcesz jakoś pomóc tej bohaterce albo temu bohaterowi i jakby dziecko może sobie wymyślić, że robi wywiad z danym bohaterem albo z daną bohaterką i potem wymyśla coś, co mogłoby mu pomóc w jakichś problemach temu bohaterowi albo bohaterce literackiej czy bohaterce bajki. Jakby i to może tak abstrakcyjnie brzmi, słuchajcie, ale dzisiaj na tym webinarium dla dzieciaków oni projektowali, tak, ja im wrzuciłam oczywiście to pierwsze zdjęcie, więc część powiedziała, że będzie projektować dla czerwonego kapturka, a część projektowała dla wilka, bo bardziej się z nim utożsamia i woli w ogóle zwierzęta, na przykład bardzo lubi zwierzęta. Więc tutaj okej. Okay. Jakby też pozwoliłam na taką dowolność. I tutaj też trzeba tylko pamiętać, żeby jakby pilnować tego procesu, żeby właśnie pozbierać informacje, czyli ta empatyzacja, pozbierać informacje o danej postaci, zastanowić się, jaki jest jej największy problem, jakie jest jej największe wyzwanie i potem zaprojektować, stworzyć, wygenerować jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu. Bardzo fajnie też wychodzi to ćwiczenie z dorosłymi osobami. Robiłam parę razy to ćwiczenie z Kubusiem Puchatkiem i były tam super pomysły na różne, na przykład przypominacze dla Kubusia Puchatka o różnych ważnych rzeczach albo jakieś machiny, które pomagały mu zbierać miód bez konieczności spotykania się z pszczołami. No a myślę sobie, że Elza to też w sumie jest ciekawa postać, jeżeli chodzi o takie działania projektowe, no bo ona jednak ma taki bardzo konkretny problem. Na początku uważa, że to jest problem, potem niekoniecznie, ale okej. Więc też można dla niej zaprojektować właśnie jakieś, nie wiem, specjalne ubranie albo właśnie jakąś specjalną komnatę, w której mogłaby tam właśnie wyżywać się tymi swoimi mocami i tak dalej. Pomysłów jest bardzo, bardzo dużo na to, jak to wykorzystać. Co jeszcze? Słuchajcie. W tym takim trudnym czasie na te działania projektowe, jakby pomysłów może być bardzo dużo. I ja sobie tak pomyślałam i też proponowałam to też dzisiaj dzieciakom na webinarium, że jeżeli spodobało im się to projektowanie, to mogą spróbować też zaprojektować na przykład coś dla swojej rodziny, żeby ułatwić im życie. O, teraz robi lekturę Karolcia, no to może coś dla Karolci. To może coś dla Karolci można zaprojektować. To może też będzie fajny pomysł. Coś dla rodziny, żeby ułatwić życie. Jakiegoś robota albo jakąś aplikację. O właśnie, bo o tym jeszcze nie powiedziałam, że jakby te rzeczy, które możemy projektować, to mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy. Możemy poprosić dzieciaki, żeby właśnie zaprojektowały robota, żeby zaprojektowały aplikację na telefon. Bardzo dużo dzieciaków właśnie dzisiaj projektowało aplikację na telefon dla czerwonego kapturka, która pomagałaby unikać zawsze wilków. Albo jakiś, nie wiem, specjalny budzik rodzinny, zegar, albo, nie wiem, wykrywacz złego nastroju, albo na przykład robot, który będzie sprzątać, żeby już nikt inny nie musiał się tym zajmować i tak dalej, i tak dalej. No pomysłów jakby jest też bardzo wiele, może być w odpowiedzi na to wyzwanie. Można oczywiście proponować innych bohaterów literackich, bajek. Dużo dzieci ma zwierzaki
I to też jest jakiś pomysł, żeby spróbować ze zwierzakami. Jeżeli widzisz tylko ekran, to chyba trzeba jednak wyjść i wejść jeszcze raz. Tak mi się wydaje. Aha, ale to nie będzie tego słychać. No dobra. Coś dla zwierzaka, co może też ułatwiłoby jakoś funkcjonowanie z nim, albo po prostu sprawiło, że byłoby temu zwierzakowi miło i dobrze. Albo słuchajcie, jest bardzo, bardzo duży temat, myślę taki, który też warto poruszać, żeby na przykład zapraszać naszych uczniów do projektowania rzeczy, które pomagają jakby w oswojeniu obecnej sytuacji, czyli walce z wirusem. Ja generalnie, słuchajcie, bardzo ten temat ostatnio jakoś jest mi bliski. Też mam małe dziecko i widzę, jak bardzo, mimo tego, że ona nie ogląda wiadomości, bo w ogóle nie oglądamy wiadomości, nie mamy telewizora, no ale tak, ja czytam różne newsy. No, ona tego nawet nie wie, ale wie, że coś jest bardzo nie tak. I podskórnie czuję, że jakby, że my jesteśmy zestresowani, my dorośli. Jakby zupełnie inaczej się też zachowuje. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też wspierać dzieci tak psychicznie i oswajać tę sytuację i nie unikać też tego tematu, bo to byłoby bez sensu, ale rozmawiać właśnie na takim bardzo merytorycznym, fajnym poziomie. Zanim Wam pokażę takie ćwiczenia i pomysły na projekty właśnie wokół koronawirusa, które można z dzieciakami robić, to wyślę Wam, bo natknęłam się ostatnio na mnóstwo super, bardzo fajnych materiałów edukacyjnych. Tutaj na przykład dla, myślę, naprawdę najmłodszych dzieciaków bardzo fajny sposób, prosty i ładny, graficzny. Już tu wrzucam link. Mamy tutaj wyjaśnione, co się dzieje z dźwiękiem. Nie wiem, czy u wszystkich. Słuchajcie, dajcie znać. Słychać. Okej. Basia pisze, że ma już tę książeczkę. Super. Wydawnictwo Olesiejuk zrobiło taką książkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli wszystko słychać. Czyli jeżeli u kogoś coś trzeszczy i to jest właśnie, może coś z siecią. Jeżeli u kogoś coś trzeszczy, przycina i tak dalej, to albo trzeba przyczekać, bo może coś z siecią, albo po prostu wejść i wejść. Okej. Słuchajcie, wrzucam jeszcze raz ten link. Bożena pisze, jak dadzą nauczycielom większą swobodę, byśmy nie musieli trzymać się obszernej podstawy programowej, to by było z pożytkiem dla wszystkich. Tak, myślę, że tak, na pewno. Ale słuchajcie, ja mam dla Was też coś, wkleję do tego link na końcu, jakby link do tego, jak wpisać działania projektowe w podstawę programową. Dobra, powiem Wam, co to jest, bo ja popełniłam kiedyś publikację o myśleniu projektowym dla najmłodszych i jakby w tej publikacji jakby są tam zebrane wszystkie te pomysły, o których ja dzisiaj mówię, no może nie wszystkie, ale duża część i na końcu, słuchajcie, jest taki odnośnik do podstawy programowej i jest tam napisane, które działania dokładnie można wpisać jakby, jako realizację których zapisów z podstawy programowej. Więc mam nadzieję, że Wam się to przyda i trochę Was też przekona do tego. Wrzucam, słuchajcie, jeszcze raz ten link do tej książeczki, bo gdzieś tam się zagubił w czacie i wrzucę Wam jeszcze coś, na co też Wiola Matusiak, którą pewnie znacie, bo może jest trenerką kogoś z Was, wrzuciła na swoim, słuchajcie, Facebooku bardzo fajna rzecz. To jest odwołanie do takiego filmu o koronawirusie dla dzieci. Jakby link do tego filmu jest w opisie tej publikacji, więc mam nadzieję, że sobie to znajdziecie. I tu są też pomysły na różne, różne działania z dziećmi,
wokół tego tematu. Bardzo fajna rzecz. Też może to będzie dla was jakaś inspiracja. Ja też ostatnio natknęłam się na takiej, na stronie takiej jakby, nie wiem, czy to jest organizacja, czy firma, która zajmuje się też jakby uczeniem nauczycieli myślenia projektowego i takich działań projektowych. I oni mają tutaj coś takiego jak 10 wyzwań związanych właśnie z koronawirusem. Ja tutaj kilka z nich przetłumaczyłam i opowiem o kilku z nich, bo tamte są po angielsku, ale też spokojnie możecie sobie to przetłumaczyć. Pomysły na wyzwania projektowe wokół tej całej sytuacji, tej pandemii, mogą być następujące. Co możemy zaproponować dzieciakom do zaprojektowania? Wiola, może się uda jeszcze raz wyjść i wejść. To bardzo miłe, co mówisz, ale szkoda, że nie widzisz, no ale okej. Okay. Pomysły na wyzwanie projektowe. Jak się widać? To może być, słuchajcie, taki pomysł, żeby dzieciaki zaprojektowały jakiś taki bezpieczny sposób witania się właśnie na odległość, też po pozdrawiania się właśnie, żeby jakby utrzymać te relacje, utrzymać ten kontakt, być właśnie w jakichś stosunkach społecznych, no a jednocześnie jakby być bezpiecznym. To jest też pomysł na właśnie zaprojektowanie takiej rzeczy. Druga rzecz to jest łapacz katar, czyli co robić, jakby co zaprojektować, żeby nie była to maseczka, nie było to nic takiego właśnie niewygodnego, przeszkadzającego, a co jednak zatrzymywałoby nasze kichnięcia, kaszlnięcia i jakieś tam wyrzuty naszej wydzielin, które no, jakby mogą być potencjalnie dla kogoś niebezpieczne. Nie wiem, słuchajcie, czy próbowaliście już wyjść gdzieś w miejsce publiczne w maseczce. Ja byłam w maseczce na zakupach, ale w samochodzie się zorientowałam, że mam dwa wyjścia. Znaczy mogę pójść albo w maseczce, albo w okularach. I to nie był dobry pomysł, ale nieważne. Także powiem wam, że to jest bardzo dobre wyzwanie. Wbrew pozorom, maseczki są strasznie niewygodne. Tak, właśnie, jak się ma maseczkę i okulary, to okulary po prostu są totalnie zaparowane i w ogóle spadają, bo to tutaj wszystko się... No więc wiecie, to jest super wyzwanie do przeprojektowania tego doświadczenia. Słuchajcie, przypominacz można o myciu rąk, jaki zaprojektować, bo no, to nie jest zawsze takie dla nas... no to nie jest... Nie przypomnieć zawsze może tak, że te ręce się powinno umyć. Jak się siedzi jeszcze w domu cały czas, to pół biedy, chociaż też się powinno umyć w domu ręce, ale być może właśnie zaprojektowanie czegoś, co będzie nam przypominać o myciu albo dezynfekowaniu rąk. Kolejna rzecz, którą można zaproponować, to coś, co sobie tutaj tak nazwałam, pamiętam o tobie. Czym dzieciaki mogłyby zaprojektować jakiś sposób na to, jak dać znać naszym bliskim, naszym przyjaciołom, naszym znajomym, że pamiętamy o nich. Że pamiętamy o nich. Coś, żeby się uśmiechnęli, coś, żeby mieli właśnie powód do odzyskania dobrego humoru na jakiś czas. Myślę, że to też fajny i ciekawy pomysł, na przykład w kontekście dziadków, za którymi teraz bardzo, bardzo dużo dzieci po prostu bardzo tęskni, bo rodzice podjęli taką decyzję, żeby się z nimi nie spotykać. Więc myślę, że pomysł zaprojektowanie czegoś takiego, co pomogłoby właśnie pokazać dziadkom, że pamiętają o nich, że ich kochają, że się martwią o nich, myślę, że też w super sposób pomogłoby dzieciom oswoić te emocje, których też być może nie rozumieją, właśnie jakiś strach, niezrozumienie całej sytuacji. Sypialnia marzeń
To jest też, słuchajcie, pomysł taki na zaprojektowanie takiej przestrzeni, w której przyjemnie byłoby odbywać kwarantannę. Czyli zaprojektowanie takiego pokoju, w którym jakby nie byłoby nam przykro spędzać 2 tygodni nawet w odosobnieniu. To też jest bardzo ciekawy pomysł do przemyślenia dla dzieciaków. Jeszcze kolejna rzecz, którą mogą zaprojektować, to na przykład sposób na to, żeby jakby robić różne rzeczy, nie dotykając rzeczy, nie wiem, typu klamki, wyłączniki świateł, czy jak opracować sposób poruszania się po domu, żeby jak najmniej rzeczy dotykać, na przykład jak się wraca gdzieś, nie wiem, z spaceru albo z zakupów. A jeszcze ostatni pomysł, to jest jakby pomysł na to, jak można by było wypłacić monetami albo po prostu pieniędzmi w ogóle, takimi fizycznymi, w taki sposób, żeby ich nie dotykać. Myślę, że to też jest dosyć duże wyzwanie, no bo jakby są miejsca, gdzie jakby w większości miejsc można płacić kartą, ale są miejsca, gdzie dalej nie bardzo ta płatność kartą jest możliwa. No i trzeba by było zaprojektować, jak uniknąć dotykania pieniędzy, zarówno przez osobę, która płaci, jak i przez kogoś, kto te pieniądze przyjmuje. Takie wyzwanie. Słuchajcie, pomysły dookoła, czyli jak na przykład zachęcić do słuchać. A teraz słychać? Czy nie słychać? Tak, okej, dobra. Powiem szczerze, że po pierwsze moje internety w tym pomieszczeniu są średnie, a tylko tu ma prowadzić webinar. Drugi mój komputer poprowadził dzisiaj, już prowadzi dzisiaj trzecie webinarium i chyba też mam dość, ale mam nadzieję, że wytrzyma. Okej. Okay. Słuchajcie, pomysły dookoła, czyli jak można zachęcić do dokumentowania tych działań projektowych i do rzeczy, które można przy okazji wykonywać. Po pierwsze, to jest to, co już mówiłam, wywiad. To jest super, super rzecz, która się sprawdza przy empatyzacji. Wywiady właśnie, jeżeli projektujemy coś dla członków rodziny, to po prostu możemy z nimi robić krótkie wywiady. Jeżeli projektujemy coś dla na przykład naszych zwierzaków albo postaci literackich, to możemy sobie wymyślić taki wywiad też. Druga część to jest obserwacja i to jest też fajne, jeżeli na przykład widzimy, że rodzice już nie bardzo chcą, mają przestrzeń na te wywiady, to wtedy możemy dzieciakom zaproponować, żeby po prostu bacznie, nie wiem, codziennie przy jakimś tam doświadczeniu, na przykład, nie wiem, przy obiadu, albo przy robieniu obiadu, przy sprzątaniu, albo przy pracy. Rodziców. Może takie wyzwanie. Właśnie widzę obserwację rodziców. I za to powiem jeszcze raz. Nie. Zaraz kto nie słychać? Aha, słychać. Teraz widzę, że mnie przycięło. Dalej przerywa. Teraz lepiej. Słuchajcie, ja spróbuję tutaj wyłączyć po prostu kilka zakładek. Próbuję wyłączyć kilka zakładek. Znowu OK, dobra. Słuchajcie, wyłączyłam po prostu parę zakładek w moim komputerze.
bo być może coś tam przycinało i to nawet nie sieć. Ok, jest ok, super. Dobra. Właśnie, być może zacznę od początku, bo mnie już przerywało. Nie od początku webinaria, bo widzę się od początku myśli, którą przerwałam. Być może fajnym pomysłem na projekt, też taki, który pozwoli odetchnąć też rodzicom, a dzieciom skupić się fajnie i też bardzo empatyzować z nami, jest to, żeby zadać im takie zadanie obserwacji, na przykład codziennie 15 minut rodziców przy pracy, jeżeli pracują zdalnie, a jeżeli nie pracują zdalnie, to przy pracy takiej codziennej domowej. I na przykład wypisanie, z czym rodzice mają problem, jakby z czym czują się niekomfortowo, że na przykład ktoś zobaczy, że nie wiem, że rodzic się wierci na krześle, albo chwyta się za kręgosłup, albo chwyta się za głowę, albo cały czas ziewa i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiecie, przy obserwacji można naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy wyciągnąć, których na co dzień się nie zauważa. Więc obserwacja to też jest, myślę, fajna rzecz. Można zachęcić dzieciaki do założenia dziennika projektanta i projektantki. Którym będą zapisywać, no mówię, że coś kręci. Dziennik, w którym będą robić wpisy i lice, i jakby to wszystko sobie dokumentować. Myślę, że to super, super pomysł, jakby stanie się takim jednym dużym projektem. Może to być fotodziennik, też jakby. Zaraz podam jakieś fajne narzędzie, w którym można zrobić też taki fotodziennik. Mogą kręcić różne filmy, filmiki pokazujące te ich działania, albo tworzyć kolaże, albo cyfrowe, albo po prostu takie kolaże z różnymi pomysłami z burzy mózgów. Okej, zostało nam tak idealnie czasu na to, co w ostatnich dniach jakby jesteśmy zalewani po prostu narzędziami. Ja się przynajmniej, znaczy to one nie są jakby do mnie też te wszystkie działania kierowane, ale jakby ja czuję, że jest aż tak duszno po prostu od tego, że właśnie wszyscy się zastanawiają, czego tu używać do tej edukacji zdalnej. Więc ja, słuchajcie, pokażę Wam tak naprawdę tylko dwa albo trzy narzędzia cyfrowe, które mogą wspomóc Was i Wasze dzieciaki w tych działaniach projektowych. No i jedno z nich właściwie już pokazywałam. Czekajcie, ja wrzucę sobie tylko link i zaraz udostępnię ekran. Mam nadzieję, że to zadziała i mam nadzieję w ogóle, że mnie słyszycie. Widzicie? Dajcie znać, bo się tak cicho zrobiło. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Udostępniam wam pulpit. Dobra. Okej. Ja widzę, że jeszcze coś mieli, ale mam nadzieję, że za chwilę wskoczy. Widać. Okej, super. Dzięki. I jednym z narzędzi, o których już dzisiaj mówiłam, bo pokazywałam trochę, to jest Padlet. No i słuchajcie, ja myślę sobie, że część z Was na pewno Padlet zna. Padlet do niedawna był darmowy. Teraz niestety jest tam ograniczona ilość jakby tych rzeczy. Było o nich w poniedziałek. Aha, czyli Iwona z Krzysztofem mówi o Padlecie. Super. No ja się powtórzę trochę, jeżeli ktoś nie był. Trochę pokażę, bo to jest naprawdę super, jest też geniali. Tak, właśnie ja ostatnio, piszą, że nie pokazywali, może tylko mówili. Ja ostatnio widzę właśnie, że geniali się zrobiło takim bardzo na topie. Przyznam się szczerze, że ja nigdy z tego narzędzia nie korzystałam, bo jakoś nie widziałam potrzeby.
Natomiast Padlet to jest takie narzędzie pracy, które bardzo lubię. Słuchajcie, Padlet, mam nadzieję, że to widzicie już. Tak już wygląda widok po zalogowaniu. I Padlet to jest taka wirtualna tablica korkowa. Bardzo prosto to działa. Żeby stworzyć nowy Padlet, to po prostu klikamy sobie Stwórz Padlet. Wybieramy sobie, czym on ma być, czyli albo ściana, albo jakieś płótno, strumieniowo. Nam się mogą w różny sposób pojawiać rzeczy, które sobie tutaj przypinamy. Ja najbardziej lubię korzystać z takiej po prostu klasycznej wersji właśnie takiej tablicy do przypinania, czyli takiego strumienia. Tu sobie można nazwać ten padlet. Czemu tu się nie da nazwać tego padletu? A jest, ok. Słuchajcie, tutaj na śrubkę trzeba. Zawsze mi to od razu wyskakiwało, nie wiem dlaczego się schowało. Ale jest. Dobra. Ja się przełączyłam tylko, żeby zobaczyć na czacie, czy wszystko jest ok, bo jak udostępniam tak ekran, to nie widzę czatu, więc będę się tak przekładać za chwilę. Więc możemy sobie tutaj zmodyfikować tytuł. Możemy sobie zmodyfikować opis. Możemy sobie wybrać ikonkę, możemy sobie wybrać, słuchajcie, tło do tego. Jakieś różne obrazki, które by jakoś tam tematycznie pasowały. Zapisujemy potem tą modyfikację. Niektóre tłumaczenia na tej stronie są śmieszne, ale okej, okay, ale jakby co jest najważniejsze w tym podlecie? Że tutaj za pomocą tej funkcji udostępnij możemy sobie, słuchajcie, jakby otworzyć ten Padlet dla całej naszej grupy. Czyli można sobie robić prywatne Padlety, ale można zbierać też na przykład od całej klasy zdjęcia. Tu jest coś takiego, jeszcze raz pokazuję, udostępnij. Tutaj jak sobie zrobimy Change Privacy, to sobie na przykład robimy ten Padlet publiczny, jeżeli chcemy, żeby każdy, kto ma link do tego Padletu, mógł na nim zapisywać. Tutaj sobie dajemy, jakby ustawiamy visitor permissions, czyli co mogą robić odwiedzający ten Padlet. Czy mogą tylko wyświetlać, czy mogą zapisywać, czy mogą edytować. No ja korzystam z tego zapisywania, żeby jakby poszczególne osoby nie usuwały swoich wpisów. Ok, no i tutaj możemy sobie to zapisać. Ważna rzecz jeszcze tutaj na tej śrubce, możemy sobie, jak zjedziemy na sam dół, możemy sobie coś jeszcze takiego ustawić, że na przykład to require approval, to jest to, że jak ktoś poza nami doda sobie na ten Padlet coś, to zanim on się publicznie wyświetli to coś, co dodajemy, to my musimy to zatwierdzić jako administratorzy. Myślę, że to jest dobra opcja. Sprawdzam. Padlet też się wiesza. No tak, Padlet też się wiesza, jak każde narzędzie się potrafi zawiesić, ale jak tak się pracuje, jak się pracuje jakby na tym tak spokojnie, powoli, bez pośpiechu, to moim zdaniem się sprawdza. Jakby ja mam padlety, które mam już kilka lat i są fajnym właśnie sposobem dokumentowania też pewnych rzeczy. Każdym, tak, dzisiaj każde narzędzie ma problemy. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale słuchajcie, ja ostatnio korzystałam z tych padletów jakby właśnie w wydarzeniach na żywo i one się super sprawdzały i raczej nie było problemów. Tak, i tutaj możemy sobie ustawić, że musimy zatwierdzić dany wpis. A tutaj jeszcze jest coś takiego, replace bad words with nice emojis. Więc tutaj mamy coś takiego, nie wiem jak to działa w języku polskim, bo powiem szczerze, że tego nie sprawdzałam, ale można sobie ustawić, że jeżeli ktoś napisze jakieś bad words, to padlę tutaj w systemie automatycznie zamienia na emoji jakieś miłe. No i słuchajcie, cała praca tutaj polega na tym, że teraz klika się w prawym dolnym rogu na ten plusik
i dodaje się coś. Dodaje się mi jakiś swój wpis i do tego cosia można załadować. Można załadować plik z komputera, dowolny, czy to zdjęcie, czy to jakiś filmik. Oczywiście jest jakieś ograniczenie, jest ograniczenie w tej bezpłatnej wersji wielkości pliku, więc filmu raczej tutaj nie dodamy, chyba że taki bardzo jakiś malutki. Możemy dodać tutaj link, możemy sobie tutaj dodać wyszukiwanie z Google'a, możemy zrobić kamerką internetową, jakieś zdjęcie od razu dodać. No jest tego sporo. Możemy zrobić filmik od razu kamerką internetową, nagrać wiadomość głosową i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby do tych działań projektowych, dokumentowania ich i tutaj właśnie dzieciaki mogą pozakładać swoje własne padlety i tworzyć taki fotodziennik albo właśnie jakiś taki fotokolaż swoich działań projektowych, a my potem możemy te ich padlety podlinkować. Więc to jest bardzo prosta, fajna aplikacja. I tak, 3 minuty, ok. I jeszcze jedna aplikacja, którą chciałam Wam pokazać, którą może znacie, a która niestety się tak zmieniła w ostatnim czasie bardzo. No i niestety też dużo rzeczy jest płatnych, ale dużo rzeczy można jeszcze zrobić. To jest Storybird. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, czy korzystacie, ale naprawdę bardzo Wam też polecam to narzędzie. I tutaj z niego możemy korzystać przy okazji takich ćwiczeń, takich działań, kiedy na przykład zapraszamy naszych uczniów. Na Padlecie trzeba mieć konto, jeżeli tworzysz swój Padlet i dajesz uczniom link do tego Padletu, to oni nie muszą mieć konta, żeby coś na nim dodać. Nie trzeba mieć konto. Ty zakładasz konto, jeżeli uczeń chciałby mieć jakby swój Padlet właśnie, żeby sobie samemu dodawać jakieś rzeczy, to tak, to wtedy musi założyć konto. Ale jeżeli ty tworzysz Padlet i jakby dajesz tylko właśnie, tworzysz go, robisz go publicznym i dajesz tylko link do tego Padletu swoim uczniom, to oni mogą przypinać te rzeczy bez żadnego logowania się. Tutaj jest Storybird, wrzuciłam Wam już link i już Wam pokażę, co to jest. Nie wiem, czy ktoś z Was to zna, ale to jest w ogóle narzędzie do tworzenia książek, do tworzenia e-booków. Ja tylko krótko o nim opowiem, bo to jakby wszystko polega na tym, w ogóle to ono jest pomyślane z myślą o nauczycielach. No tak, ono jest zrobione z myślą o nauczycielach, bo tutaj da się tworzyć klasy. Ja kiedyś miałam klasy, o właśnie, wiesz, to jakby widać, że dawno tego nie otwierałam. Miałam tutaj klasy, właśnie pracowałam jeszcze w bibliotece z dzieciakami na tym projekcie, na tym programie i wtedy pamiętam, że można było sobie jakąś klasę stworzyć taką darmową i wtedy jakby ja dzieciakom robiłam tutaj konta, one nie musiały nic jakby, one nie musiały się logować jakby ze swoich maili, tylko jakby ja tworzyłam ze swojego maila, ze swojego konta, tworzyłam po prostu im konta i potem się logowali. Tak, to była klasa koziołek. Nie wiem, ile teraz klas jest, słuchajcie, za darmo. Przyznam szczerze, że nie sprawdziłam tego. Ale co tutaj można, jakby co tu się robi? Tu jest coś takiego jak write i pisze się tutaj książki. Albo picture booki, czyli te książki obrazkowe. Long form story to są książki już jakby z mniejszą ilością obrazków. Są dodane w ogóle teraz komiksy, flash fiction, czyli są jakieś animacje i poetry, które niestety no, ma tylko opcję po angielsku, ale w ogóle właśnie do nauczania angielskiego też to jest super pomysł. Ja natomiast zawsze korzystałam z tej pierwszej opcji, która nazywa się picture book. I polega to na tym, że wybiera się, znaczy najpierw trzeba mieć temat jakiś oczywiście, najpierw trzeba mieć temat tego e-booka, jakieś tam książki czy opowieści.
Wybiera się potem pasujący jakiś do tego tematu, czy inspirujący właśnie zestaw. No, słuchajcie, widzę, że tutaj są w ogóle. Tu są w ogóle jakieś teraz takie zamknięte. O nie, tak nie było w ogóle. Nie, unlock. Słuchajcie, tego nie było po prostu. A ja oczywiście weszłam. Zobaczyłam, że. Nie, zobaczyłam, że to się. Dobra, słuchajcie, to ja wam dam znać w ogóle, czy tutaj są darmowe te. Bo po prostu teraz jestem w kropce. I dobra, przyznaj się, to jest moja wina, że tego sobie nie sprawdziłam, ale nie chcę tutaj tego teraz. Okej, no dobra. Generalnie sprawdzę to i dam znać, jak to wygląda, bo tu jakby muszą być darmowe jakieś te rzeczy. No niemożliwe. Dobra, muszę to sprawdzić, jak to odfiltrować. Jakby wybiera się tutaj zestaw obrazków i tworzy się do tego e-booka. I mam nadzieję, że są tutaj darmowe też opcje. Dobra. Mam nadzieję, słuchajcie, no ale jakby to Storybird jest do obczajenia i mam nadzieję, że ta darmowa wersja też tutaj jest. Chyba, że ja już tak dawno z tego korzystałam, że już wykorzystałam wszystkie te darmowe opcje. Słuchajcie, jedna rzecz, żeby to sprawdzić. Musicie tam wejść na stronę Storybird, zalogować się i sprawdzić sobie to. Niestety płatne. Kurczę, Milena pisze, że niestety płatne, a czy, no właśnie, część, wydaje mi się, że część musi być darmowa. Ja to jeszcze dla was sprawdzę i pokażę gdzieś, jak to odfiltrować następnym razem. Albo wy sprawdźcie sami. Tak, dokładnie. No dobra, słuchajcie, to już na zakończenie, tak całkiem, już zostawimy te narzędzia może, ja zakończę to współdzielenie ekranu, sobie komputer rzęzi po prostu już niesamowicie. Chciałam na końcu zostawić was jakby z taką myślą, tak naprawdę, czego uczymy, działając w taki sposób projektowo z naszymi uczniami. No bo oczywiście uczymy ich matematyki, przyrody, angielskiego, WF-u, życia społecznego itd., itd. Ale przede wszystkim, słuchajcie, pracując w taki sposób projektowy z dzieciakami, uczymy ich po pierwsze gospodarowania czasem i jakby planowania swoich działań, wzięcia trochę odpowiedzialności za swoją własną naukę i tego, czego się nauczą, co wezmą dla siebie z całego tego procesu, innowacyjności, kreatywności, empatii, o czym już mówiłam, to ja ponownie ratuję Anię z opresji technicznej. Być może uda jej się do nas za chwilę wrócić i pożegnać, chociaż chciałabym bardzo, żeby to zrobiła. Tak, ale to po prostu zegarek ją tam molestuje i mówi, że już jest koniec. Ale słuchajcie, ja jeszcze przygotowałam, w związku z tym, że się dorwałam do głosu, to wam powiem. Przygotowałam dla was taką rozpiskę wszystkich webinarów, które mieliśmy, do których będą nagrania, gdzie będą nagrania, gdzie się wchodzi i jak się wchodzi. Więc wrzucam wam link. Wrzucam wam link, żebyście mogli sobie go zapisać, żeby wam został gdzieś w jakimś magicznym miejscu, do którego zawsze będziecie sięgać, więc tutaj macie po prostu wszystkie informacje w tym linku.
Nie zgubcie go, także sobie zapiszcie. Ja go tutaj skróciłam, żeby był taki przyjazny. Jeszcze wrzucę go tylko sam, także można sobie go zapisać. Mam nadzieję, że ten czas z Anią był cenny. Ona właśnie do mnie pisze. Jeszcze link na koniec, więc chyba się już nie może dostać. Także ja się pożegnam w jej imieniu. Przekażę jej, bo wydaje mi się, że to była cudna opowieść. Przepraszam, jeszcze Wam wrzucę, ponieważ Ania mi tutaj wrzuca jeszcze link dla Was. Więc ja już to zrobię, moi drodzy, że przekażę od Ani link, który mi właśnie wrzuciła. Na szczęście ta technologia działa tak, że można tutaj sobie się wspomóc, więc ja już wspomagam. To jest link od Ani, słuchajcie, więc sobie go też spiszcie. O, Ania jeszcze do nas macha. Ania, ja już wkleiłam link, ale jak chcesz i coś powiedzieć, to chodź tutaj jeszcze. Czyli zapisujecie sobie link od Ani, zapisujecie sobie link ode mnie z informacją, jakie webinary przed nami i jak do nich się dostać, także chyba mamy komplet informacji, tylko jeszcze Ani, gdybyśmy usłyszeli na koniec, która się z nami pożegna, to będzie super. O, nie słuchajcie, Ania, włącz mikrofon, wydaje mi się, to tylko mikrofon. Halo, okay. Halo, a teraz? A, halo, halo. Okej, okay, dobrze. Dzięki, dzięki Iwona za opanowanie. Słuchajcie, po prostu na tej mojej wiosce wielkiej są takie wahnięcia czasami internetu, że po prostu nagle dziękuję, do widzenia i nie ma. Mówiłam o zaufaniu. Słuchajcie, to jest dla nas jakby możliwość, moim zdaniem, cała ta sytuacja, to jest możliwość jakby bardzo dużej lekcji zaufania i pokazania uczniom, że my im ufamy, i nie potrzebujemy jakby wiedzieć co do minuty, co robią, nad czym pracują, ale też myślę, że oni dzięki temu nam zaufają, że chcemy dla nich jak najlepiej. Okej, słuchajcie, ten link, który wkleiła Iwona, jest bardzo ważny, bo to był ten link właśnie, słuchajcie, ja pozwolę go sobie jeszcze raz, żeby on gdzieś tutaj nam, o, Iwona już wkleiła, bardzo dziękuję, żeby on nam gdzieś nie zniknął. On jest też w materiałach do pobrania na stronie Zaprogramuj Przyszłość. To jest link właśnie do publikacji o myśleniu projektowym dla najmłodszych. I mam nadzieję, że skorzystacie. Jeżeli, słuchajcie, zrobicie coś fajnego, projektowego z waszymi dzieciakami i będziecie się chcieli tym podzielić, to jak najbardziej, bardzo, bardzo czekamy na takie posty. Możecie to zrobić w grupie za programem Przyszłość, w której mam nadzieję, że na Facebooku, w której mam nadzieję, że jesteście, albo w mailu, tak. Piszcie do nas, pokazujcie to, bo ja myślę, że to może być super też inspiracja dla wielu nauczycieli, którzy mają problem właśnie jak to ogarnąć. Więc myślę, że wy będziecie mogli pokazać, jak to ogarnąć. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za ten czas wspólnie spędzony, za ten wieczór. Miejcie bardzo dobry weekend, dbajcie o siebie. Uważajcie.